chcesz, aby twoje wizualizacje wnętrz były jeszcze bardziej realistyczne i dopracowane w najmniejszych detalach? Masz świetny pomysł, ale w bibliotece Homestadera brakuje idealnie pasującej płytki, tapety, farby czy mebla? Nie martw się, jesteś we właściwym miejscu. Witaj na kanale Malinowy Dom, gdzie pomagam przenieść twoje projekty na wyższy poziom. W dzisiejszym poradniku pokażę ci krok po kroku, jak dodawać do programu Homestyler niestandardowe materiały i modele. Od pobranych z internetu płytek i tapet, przez farby, aż po meble, które idealnie wpasują się w twoją wizję. Zostań ze mną, a już za chwilę dowiesz się, jak sprawić, by twoje wnętrza wyglądały dokładnie tak, jak je sobie wymarzyłeś. Zaczniemy od dodania płytek, jednego z najważniejszych elementów wykończeniowych w każdej wizualizacji wnętrza. Często zdarza się, że standardowe tekstury dostępne w Homestylerze nie odpowiadają naszym wymaganiom. Na szczęście możemy dodać własne płytki, korzystając z dowolnych zdjęć dostępnych w internecie. Za przykład posłuży nam strona Leroy Merlin, ale oczywiście możesz skorzystać z dowolnego innego sklepu lub strony producenta płytek. Jak pobrać grafikę płytki? Przeglądając stronę internetową, znajdź interesujący Cię model płytki. Upewnij się, że jej wzór oraz jakość zdjęcia są odpowiednie, ponieważ będzie to miało wpływ na ostateczny efekt wizualizacji. Najprostszym sposobem na pobranie zdjęcia jest kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Kopiuj grafikę. Teraz otwórz program Paint lub inny edytor graficzny i wklej obraz, a następnie zapisz go jako plik JPEG. Niestety, kliknięcie na grafikę prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Zapisz grafikę jako na większości stron internetowych nie da nam zamierzonego efektu, ponieważ zapisuje się wtedy w formacie WEBP, który nie jest obsługiwany przez program Homestyler. Lepiej skorzystać z Painta, który pozwala nam przekonwertować plik na JPEG. Jeśli nie chcesz korzystać z Painta, możesz spróbować znaleźć ten sam model płytki w Google Grafika. Wpisz nazwę płytki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na wybraną grafikę i wybierz Zapisz grafikę jako. Czasami uda się znaleźć zdjęcie w odpowiednim formacie od razu. Gdy już mamy pobraną naszą grafikę, to przechodzimy do programu Homestyler. Wybieramy zakładkę Mój i wybieramy opcję Prześlij modele tekstury. Następnie wybieramy Prześlij model, klikamy na Pojedyncza mapa tekstur i wybieramy naszą pobraną grafikę. Teraz klikamy Idź i prześlij. Składać. Wybieramy kategorię płytki ścienne i odpowiednio nazywamy oraz określamy wymiary naszej płytki. Pierwsza wartość odpowiada za długość naszej płytki. W naszym przypadku jest to 1200 mm, a druga wartość to wysokość, czyli 600 mm. Klikamy kłódkę, aby odblokować możliwość edycji tej wartości. Teraz wystarczy, że wybierzemy z listy odpowiednie wykończenie naszej płytki. W naszym przypadku jest to imitacja drewna. Zakładka ta odpowiada za to, że nanosi na naszą teksturę odpowiedni efekt, czyli czy mają być matowe, błyszczące lub mają imitować drewno. Po przesłaniu pliku wystarczy wejść w zakładkę Mój, Wysłanie. Następnie tekstura i obraz. I na liście mamy dostępne nasze pobrane płytki. Kolejny poradnik będzie się tyczył dodawania tapety. Najpierw musimy sprawdzić wymiary ściany, na którą chcemy dodać tapetę. Klikamy na ścianę i wybieramy Dostosuj ścianę. Jak widzimy, nasza ściana ma 403 cm szerokości i 260 cm wysokości. Teraz musimy znaleźć odpowiedni wzór tapety. W naszym przypadku będę posiłkował się popularnym serwisem aukcyjnym. Gdy już mamy interesującą nas tapetę, to najszybszym i najłatwiejszym według mnie sposobem jest zrobienie zrzutu ekranu. Używamy klawisza Print Screen i zaznaczamy naszą tapetę. Otwieramy program Paint i zapisujemy nasz obraz w formacie JPEG. Gdy już mamy pobraną naszą grafikę, to przechodzimy do programu Homestyler. I tak jak poprzednio, klikamy Prześlij modele tekstury w zakładce Mój. Klikamy Prześlij model i wybieramy pojedyncza mapa tekstur. Wybieramy naszą tapetę i klikamy Idź i prześlij. Następnie wybieramy Składać i w kategorii wybieramy zakładkę Tapeta. Wpisujemy teraz wymiary naszej ściany, czyli tak jak wcześniej widzieliśmy, długość to 403 cm, czyli 4030 mm,
a wysokość to 2600 mm. Klikamy potwierdź. I tak jak nasze płytki, znajdziemy ją w zakładce Mój, Wysyłanie. Klikamy na tapetę i z wciśniętym klawiszem Ctrl nanosimy ją na naszą ścianę. W razie jakby nasza tapeta miała inne wymiary niż ściana i nie wypełniałaby jej odpowiednio, mamy możliwość dokładnego dostosowania jej po prawej stronie, skalując ją odpowiednio. Jak widzicie, mimo że to jest tylko zrzut ekranu, to jakość renderu jest bardzo dobra. Kolejna rzecz, równie łatwa, to dodawanie farby. W wyszukiwarce Google wyszukujemy farbę, którą chcemy użyć i zapisujemy ją w formacie JPEG, klikając na grafikę prawym przyciskiem myszy. Schemat dodawania jest taki sam jak poprzednio. Różnica jest tylko taka, że w kategorii wyszukujemy zakładkę Farba. Wpisany rozmiar nie ma większego znaczenia. I gotowe. Naszą farbę znajdziemy w tej samej zakładce co płytki i tapety. Ostatnią rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, to dodawanie mebli. Darmowe modele mebli możemy znaleźć m.in. na stronie 3D Warehouse. Wchodzimy na stronę i wyszukujemy interesujący nas mebel. W naszym przypadku jest to półka Kallax ze sklepu IKEA. Pobieramy plik SketchUp i przechodzimy do Homestylera. I tak jak poprzednio, przechodzimy do zakładki Mój, Prześlij modele tekstury. Klikamy Prześlij model i wybieramy 3D model. Tak jak widzimy, program obsługuje szeroki wachlarz formatów, m.in. Max, RAR, ZIP, GLTF, GLB oraz najbardziej popularny format SKP. Wybieramy nasz model i klikamy Idź składać. Wybieramy odpowiednią kategorię i klikamy Potwierdzać. Strony, na których również możesz pobrać modele 3D, to m.in. Modlar, SketchUp Texture Club, BIM Obiekt oraz Synchronia. Linki znajdziesz w opisie filmu. Modele 3D ładują się dłużej niż tekstury. Warto uzbroić się w cierpliwość. Nasz mebel znajdziemy w zakładce Mój, Model 3D. Przydatny tip. Jeśli nasz mebel ucieka przy dosuwaniu do ściany, wybierz czerwoną strzałkę i użyj klawisza Ctrl, aby swobodnie go umiejscowić. Użycie tego rozwiązania powoduje, że program przestaje przyciągać obiekty do ściany. Możemy manewrować w dowolny sposób, a nawet schować nasz mebel w ścianie. Pamiętajcie, że również możecie sobie zmienić kolor, klikając na mebel i wybierając Wymień materiał. Jak widzisz, dodawanie własnych materiałów i modeli do Homestylera to szybki i świetny sposób na personalizację Twoich projektów. Dzięki temu Twoje wizualizacje będą dokładnie odzwierciedlały Twoją wizję. Jeśli ten poradnik był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Zachęcam Cię również do obejrzenia innych odcinków poświęconych aranżacji wnętrz w programie Homestyler. Linki znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli masz pytania dotyczące programu Homestyler lub pomysły na kolejne poradniki, daj znać w komentarzu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.